Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z DSJ 4. No i moi drodzy, dzisiaj kolejne zawody w Pucharze Świata Widzów. Czas na 17 konkurs 30, który mieliśmy zaplanowany na tą zimę. Więc moi drodzy, ruszamy, nie ma co tu się zastanawiać. O kurde, Dunemark K75. Oj, to będą ciekawe zawody, już to widzę. Petitek 21 rozpoczyna. No i zobaczymy, co tu się dzisiaj wydarzy na takiej skoczni niesamowitej. No rozpoczyna Petitek od 76,5 metra, więc myślę, że to był solidny skok. No ale zobaczymy, co na to inni, a co cię to obchodzi między innymi. Popatrzmy, leci bardzo podobnie, a co cię to obchodzi zdecydowanie dalej. 81 metrów, a co cię to obchodzi? Kacperito z numerem trzecim. Jestem ciekaw, co tu się dzisiaj jeszcze będzie mogło wydarzyć. Kto tutaj będzie skakał jeszcze dalej? Kacperito, jeszcze dalej, 82 metry. No i oczywiście jest liderem. Czas na kolejnego, jest to Hetman z numerem czwartym. Ojojoj, wyjście z progu mi się wydaje za szybkie. To może spowodować, będzie krótszy skok. No i tak też jest. 78,5 metra daje trzeci wynik w tym momencie. Spocony kasztan następny. No warte uwagi jest na pewno jedno, że wszyscy punktowali w tym sezonie. To już jest wielki sukces. I trzecie miejsce posłanego kasztana nadal Kacperito liderem i Bronisław Mapper z numerem szóstym. Może jemu się w końcu powiedzie jakiś konkurs. No ale chyba nie ten, ciężko będzie tutaj. Wyjście z progu było fajnie, ale potem już gorzej. Czas na Pumę z numerem siódmym. I wyjście z progu, ojojojojoj, no i pierwszy zepsuty skok mamy tak naprawdę, 67 metrów i ostatnie siódme miejsce, Niko z numerem ósmym. Jak sobie Niko poradzi, też wydaje mi się, że nieco wyszedł z progu za wcześnie, ale nie przeszkodziło mu to w oddaniu bardzo dobrego skoku, 80,5 i miejsce trzecie z ekwo spoconym kasztanem. Bieszczady Archiwum z numerem dziewiątym. No i Bieszczady, ile? Też podobnie. Noty niezłe, ale piąta lokata 79,5 metra. No to Better Player. Zobaczymy, może Better Player tutaj odpali jakąś rakietę. Oj, chyba odpalił. To jest 83 i daje to w tym momencie prowadzenie nad rywalami. Dominik. Jak daleko, Dominik? Czy jesteś w stanie tutaj zaskoczyć wszystkich? No na pewno jesteś w stanie, ale czy dzisiaj? Na razie miejsce trzecie, 82 metry. Bardzo wyrównana walka tu dzisiaj będzie, jeżeli chodzi o te skoki. Fekcio, popatrzmy, może Fekcio tutaj odpali rakietę i odpala. Ale czy na lidera? Na drugie miejsce, 83 metry. Więc brakło niewiele, 0,2 przewagi tylko nad Kacperito. To też jest różnica, a metr dalej przeskoczył Koziszek. Koziszek, jest to dobra parabola lotu, ale odległość mogła być trochę dłuższa. Piąta lokata w tym momencie Koziszka. 82 również. No i Sub-Zero 23. No tutaj Sub-Zero próbuje coś osiągnąć, ale to jest krótko i dzisiaj raczej się nie będzie liczył. 12 dopiero miejsce. Więc szary koniec Sub-Zero dzisiaj. Dev. Czy Dev będzie w stanie? To jest pytanie bardzo dobre. No i to jest skok chyba na pierwszą dziesiątkę na pewno. Siódme miejsce z ekwo ze spoconym kasztanem i z Niko. Velin numer 16. Velin. No i też przyzwoicie to wyglądało. Miejsce piąte dla Velina. Maciek Woźniak. Na pewno chcielibyśmy oglądać jeszcze dłuższe skoki pod 90 metrów, ale nie wiem, czy są w stanie skoczkowie tutaj tyle osiągnąć. Maciek Woźniak 80,5 daje to ósmy w tym momencie wynik Maćkowi. Też bez szału. Daniel Kroński z numerem 18. Daniel Kroński. Też tak są tą samą dziurę. I 12 lokata Daniel Kroński 80 metrów. No to czas zacząć zabawę.
Z numerem 19 czas zacząć zabawę i uwaga, ile? Oj, to pod trójkę chyba się kłapie, nawet pod pierwsze miejsce noty 20, 19 i pół 19 i 83 metry daje prowadzenie o punkt przed better playerem. Jansban. Jak daleko Jansban skoczy, czy będzie to skok po prowadzenie? Stara się i chyba tak. 83,5 i musi być liderem o 0,1 punktu przed czas zacząć zabawę. No to Kuba Brat z 21 numerem. Oj nie, to nie będzie dobry skok. Jeszcze szarpane tu wszystko. Noty będą niskie. 17 lokada Kuba Brat, więc odpada raczej dzisiaj. PTG. PTG, podobna sytuacja, także wyjście z progu kiepskie i 20 dopiero lokata. No to co nam pokaże Mystic z numerem 23. Oj, próbował innej paraboli, lotu i upadek! Ojeju, to nie było niebezpieczne. 74,5 i 23 lokata. Narej. Jest w stanie daleko skakać, ale czy tyle, żeby móc tutaj teraz objąć prowadzenie? Starał się! I jest to czwarta lokata dla niego, 82,5. De Mateuszek. De Mateuszek. Fenomenalny skok! Będzie nowym liderem. 84, najdłuższa odległość. No i też przewaga 2,6 punktu. Ja to mam szczęście z 26 numerem. I też daleko. To też będzie dobra lokata. Póki co 8 miejsce. No i Krystal XD YouTube. No i Krystal XD YouTube starał się. No ale te noty są kiepskie i 10 lokata przez to. Kamil z numerem 28. I Kamil. Oj, tutaj ładnie to wyglądało. I miejsce 9. Szkoda tych not za styl, bo mogły być wyższe. No ale ostatecznie trzeba się cieszyć z tego, co jest. Fisek z 29 numerem. I co na to właśnie Fisek? Czy jest w stanie tutaj odlecieć? Starał się jak mógł. Ale jest to 11 miejsce w tym momencie dla Fiska. Miki. Oj, Miki, to nie będzie dobry skok. To już wiemy. No, pierwsza faza zdecydowała. 27 dopiero miejsce Mikiego. Bardzo słabo. No to Kelnix. No i Kelnix. O, tu odpalił. 9 miejsce, 84. Szkoda tych not za styl, które są niestety bardzo słabe. Bo odległość 84 to jest ta sama co lidera, więc no, Babusan. No i Babusan, to wyglądało w pierwszej fazie niesamowicie, potem zaczął spadać. No i 12 miejsce w efekcie dla Babusana. Patrix. No nie wiedzie, musi ostatnio dobrze, może ten konkurs to zmieni. Na razie wyjście z progu takie sobie i skok też nie był zbyt daleki. Noty co prawda wysokie, ale dopiero 17 lokata Patryksa. Będzie ciężko dzisiaj o ten awans komunikacyjnym. Też to będzie kiepski skok. No i miejsce 24 dopiero. No to Klik z 35. No po Kliksie to zawsze się wszystkiego spodziewa. No tutaj położył się na te narty. No i daje mu to 14 wynik, Exequos Crystal XD YouTube. No to Kari 44, numerem 36. A jeszcze połowa za nami już jest. No a Kari skacze na miejsce 14, więc tutaj 83 metry, ale kiepskie noty za styl, no. Nie dają dużej szansy mu. Capigra 123. To powinien być dobry skok. No i noty powinny być też wysokie. 14 lokata dla Capigry. No to Kuba Bus. No i też tak mogło być lepiej. Jest miejsce 18 dla Kuby Busa.
No to co pokaże nam Butiks z 39 numerem? Po nim to już w ogóle się spodziewam wszystkiego. No i ten skok nie jest dobry. Miejsce 24 Butiksa, więc raczej nie zobaczymy go w drugiej serii. Long cut. Oj, long cut. To też wyjście z progu kiepskie było. I króciutko, 35 dopiero lokata. Mati 1994. No i Mati, ta sama sytuacja? Nie, wyciągnął ten skok. Ale na 23 miejsce, to za dużo mu nie daje w tym momencie. Dracula Nietoperek. Dracula Nietoperek, daleko, powinna być dziesiątka, jest ósme miejsce dla Drakuli. Więc to był jeden z tych lepszych skoków, czas na Bartoliniego. Bartolini, wyjście z progu mogło być lepsze, skok też nie był jakiś błyszczący. I 25 miejsce, więc też bardzo, bardzo daleko. Victo. No, Victo starał się, ale notami 12 miejsce. No, tutaj już większa szansa na ten awans. Zobaczymy. Pan Skalmar. Skalmar też starał się, ale noty będą kiepskie, to mi się wydaje. No, nie ma tragedii, ale 18 miejsce dopiero. Ex aequo Crystal X de YouTube i Klix i pan Skalmar właśnie na tym 18 miejscu. Czas na Igora Drzazgowskiego z 46 numerem. No i uwaga, nieźle, miejsce 10 w tym momencie. No to Renkron. No i Renkron, czy też odda daleki skok? Oj tak! Miejsce 6 Renkrona, więc też awans do drugiej serii już ma, ex aequo Fekcio. No i Konrad S, 48 numerem. Oj, to już nie będzie taki dobry skok. Miejsce 29, więc bardzo odległa pozycja. Czas na Marka Wawrzyniaka. Oj, co tu się podziało? Ależ go tu ścięło, można powiedzieć. 45 miejsce. FC Rider City z numerem 50. No i ładnie, ładnie to wyglądało. Jest miejsce czwarte nawet, 82,5, więc FC Rider City z awansem do drugiej serii. Zobaczymy, co na to Cydzik. Też dobry skok Cydzika mi się wydaje. Ale 19 miejsce. Jak to się tak dzieje? Ten skoczył ile? 82? Ten 82,5 pół metra, ale noty za styl co zrobiły. 19 miejsce dopiero Cydzika. Czas na Xavera. Co on pokaże nam tutaj? Xaver. Oj, to wyjście z progu nie za dobre. Skok krótki. 80,5 i miejsce 39. No to Zdzichu Wiadro z numerem 53. Popatrzmy, co tu się jeszcze wydarzy dzisiaj. Czy Zdzichu Wiadro będzie miał awans? Powinien mieć awans do drugiej serii. Miejsce czwarte. Brawo, brawo. Bardzo dobry skok. Czas na Tonic Bowl. Numer 54 Tonic Bowl'a. Startowy, ale Jezu, co tu się wydarzyło z Tonic Bowl'em? Ależ go tu zrzuciło totalnie w pierwszej fazie. I miejsce bardzo dalekie. 52. O cenach już nawet nie wspomnę. Kubilaj 2. No, czy to będzie skok po awans? No, niestety nie. To jest 48 lokata, więc sam koniec stawki. Można powiedzieć, no to Krzysiek Sportowiec. Stara się, ale nie będzie w stanie. No, wiatr plecy chyba się nasilił, 78,5 metra, nie radzą sobie z nim. No i Lucario 69. No i Lucario, to będzie chyba dobry skok, to będzie bardzo dobry skok, będzie awans chyba z tego. Jest 16 miejsce, więc awansem, ex aequo z Dominikiem i z Victo. No i Filip Kasprzyk.
Kasprzyk też pod ten awans. Miejsce 16, więc ex aequo także z nimi. No to X Shooter Killer, X62. Czy jest w stanie oddać tak daleki skok? X Shooter oczywiście, że da. Ale miejsce 20 w tym momencie X Shooter, więc jeszcze dalej. No i popatrzmy, Anti Avanti. O matko, no to mamy pechowca dzisiaj kolejnego i to z dziesiątki jeszcze. Anti Avanti, 57 miejsce, tylko 72 metry. No to Patryk Wójtowicz. Nie popełniać błędów takich prostych, a Patryk Wójtowicz chyba na lidera. 85 metrów i prowadzi o 0,2 przed Demateuszkiem. O, ale odpalił. Najdłuższy skok, 85. Pan Lopez. Pan Lopez będzie w stanie tam do niego dolecieć. Starał się. Ale miejsce 26. Co te noty za styl robią? No nie ma awansu chyba w tym momencie nawet. Zwoleński chuligan. Ojojoj, Zwoleński. Też ten skok nie był za dobry. I 28 miejsce. Też na razie bez awansu. Połapek. Też krótko. 33. Bez awansu połapek. Zostało już niewielu. Limocy między innymi. Popatrzmy co na to właśnie Limocy. Oj, 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 oj. To też wygląda opłakanie. Czy będzie z tego awans? 36. miejsce Limonki. Bez awansu. Więc została dwójka. Agnes i Libertarian. Ta dwójka najlepsza póki co. Ale czy Agnes będzie w stanie tyle skoczyć? Chyba skoczyła. Miejsce 9, 82 metry, więc Agnes na 9 miejscu, bardzo wysoko i Libertarian kończy pierwszą serię. I też daleko Libertarian. Miejsce 4, jeszcze lepiej, ex aequo czas zacząć zabawę. Więc po pierwszej serii, moi drodzy, prowadzi Patryk Wójtowicz. Na drugim miejscu Demateuszek, trójkę uzupełnia Jan Zban, dalej czwarty ex aequo. Czas zacząć zabawę Libertarian. Na szóstym miejscu Zdzichu Wiadro, siódmy FC Rider City, ósmy Better Player, dziewiąty Narej, dziesiątkę zamyka póki co Agnes. Więc czołówka nie odpuszcza, ale pojawiają się nowe twarze także, więc jest dosyć ciekawie. Na ostatnim miejscu dającym awans dzisiaj jest Woleński Chuligan na 30. 28 miejsce Kari 44 i pan Lopez. Czekamy za drugą serią konkursową, moi drodzy. Jak to się tutaj nam wydarzy? Kto zdobędzie punkty? I to jakie punkty? Bo to jest najważniejsze. Zwoleński chuligan zaczyna drugą serię, miejsce 30. No i zobaczymy, jak w tej drugiej serii się spisze. Czy będzie to lepszy skok, czy bardzo podobny? 82 metry. No i prowadzi jak na razie. Zobaczymy, jak odpowie mu Kari 44, miejsce 28. No i Kari będzie próbował odpowiedzieć mocno i tak też czyni. 82,5 metra. No i oczywiście o 0,2 punktu jest przed Zwoleńskim chuliganem. No to pan Lopez. To jest jakby nie patrzeć czołowa dziesiątka. Więc on też musi skoczyć dobrze. Nie może popełnić błędu i nie popełnia go. 83 metry, wysoko oceniony. No i jest liderem jak na razie. Kapigra 123. Kapigra. Jeszcze chciał chyba dalej. I to jest drugie miejsce, więc pan Lopez prowadzi i przesuwa się w górę tabeli. Cydzik jest z drugiej serii. Ale teraz pytanie, ile Cydzik drugiej serii skoczy? Czy jest w stanie tu nawiązać walkę z najlepszymi? Próbuje. I miejsce drugie, 82,5 metra. Więc tylko za panem Lopezem. Fisek. 25. Fisek. I oj, tutaj to chyba ostatnie miejsce dzisiaj dla Fiska się szykuje. Na razie szósty jest ostatni, no bo 77,5, no to nie ma podjazdu do żadnego. Babusan. O, Babusan, tutaj wydaje się, że to może być najdłuższy skok i chyba tak jest. 84 metry, nieważne, że noty kiepskie, no ale odległość się tu liczyła zdecydowanie i prowadzi.
X-Shooter Killer X62. No to też powinien być udany skok. Ale na ile? Na miejsce siódme, bo noty za styl niestety kiepskie, tylko 82 metry. Bardzo daleko, więc przedostatni w tym momencie X-Shooter. No na pewno to nie było według jego założenia. Dominik na 19 miejscu. No i Dominik... daleko! Miejsce trzecie, egzekwo z Cydzikiem w tym momencie, więc Babusan i Pan Lopez pierwsze dwa miejsca. Wikto, także na tym 19 miejscu. Ole ten drugi skok! No to nawet lepiej nie mówmy o nim. Przejechany próg po całości, 63 metry i 10, ostatnia pozycja dla Wikto. Dzisiaj chyba punkcik. Lucario 69, on także na tym 19 miejscu. I teraz pytanie, czy będzie w stanie walczyć o prowadzenie? Nie! 82 i dopiero miejsce 8 Lucario, więc bardzo daleko. No to Filip Kasprzyk. Miejsce 19 Filipa Kasprzyka. I to jest skok po prowadzenie. Na trzecie miejsce w tym momencie, więc pycha Dominika i Cytika na czwarte, a skakuje na właśnie na to trzecie miejsce Filip Kasprzyk. Babusan nadal liderem. No i 18 po pierwszej serii był Kamil. No i Kamil próbuje... czy to będzie lider? No nie, szóste miejsce. Za Cydzikiem także i właśnie Dominikiem jeszcze, więc pierwsze cztery miejsca się nie zmieniają. Kelnix, miejsce 17. Kelnix też próbuje, ale to jest za krótko. Miejsce 12, bardzo daleko spada Kelnix, do trzeciej dziesiątki spadnie. No niestety, ale tu trzeba daleko skakać i być wysoko ocenionym jeszcze. Igor Trzaskowski. No wyjście z progu nie było chyba najgorsze, ale odległości brakuje. 80,5 tylko i miejsce 13, bardzo daleko. No i ja to mam szczęście. No, po jego skoku będziemy na półmetku, można powiedzieć, ja to mam szczęście, krótko, także się tu nie będzie liczył. Miejsce dopiero 14. Dracula, nietoperek. No, to wydaje się już lepszym wyjściem z progu i to będzie pierwsza trójka. Miejsce drugie, więc tylko za Babusanem, ex aequo z panem Lopezem na drugim miejscu. Kacperito. Kacperito, solidne punkty dzisiaj mogą być i będzie chyba liderem. 83,5 metra, więc Kacperito dzisiaj może przytulić spore punkty. Fekcio, miejsce 11. Fekcio, starał się jak najdalej, to jest 81,5 metra, 13 dopiero lokata, więc także Fekcio, mocny spadek w dół. No i Renkron. Renkron, daleko, wylądowany, noty kiepskie i ósme miejsce Renkrona, więc też 30 jeszcze z Dominikiem i z Cydzikiem przegrał, no. Ciekawa sytuacja, no, a my już mamy Agnes, więc wicelidera Pucharu Świata Widzów. No i wyjście z progu nie było za dobre, skok też krótki, no i spadnie mocno. 17 dopiero miejsce Agnes, więc szary koniec dzisiaj. Więc tutaj no nie odrobi nic tak naprawdę. Narej, miejsce 9. Oj, tutaj wyjście z progu niezłe było. No i skok też jest, mi się wydaje, że niezły. Oceny niezłe. 6 miejsce ex-aequo z Dominikiem i z Cydzikiem Narej, więc spada do tego mini peletonu naszego. Better Player, miejsce 8. No i Better Player ma w zwyczaju psuć drugie skoki i tym razem się nie pomyliłem. 22 miejsce tylko przed Wikto jest, więc tragedia. FC Rider City. No i co na to FC Riders? Próbuje poprowadzenie iść i jest druga lokata. 1/10 za Kacperito. Ale świetny skok FC Riders. Zdzichu wiadro, 6. Zdzichu wiadro, czy będzie szedł poprowadzenie? No wydaje się, że powinien, ale jest trzecie miejsce. 30 jeszcze za FC Riders, na Kacperito nadal przewodzi stawce. Czas zacząć zabawę, czwarta lokata.
No i tu się zaczynają już szachy poważne. Kto kogo przechytrzy, czas zacząć zabawę. Miejsce pierwsze! La la! Odpalił! Brawo! No to libertarian, ciężkie zadanie przed nim. Ale nie takie rzeczy już w swoim sezonie mistrzowskim tak naprawdę robił. Teraz miejsce trzecie, FC Rider City ex aequo z nim. Więc tutaj libertarian, dobrze, bardzo dobrze. Trzecie miejsce, Jansban. I teraz uwaga, ile w drugim skoku Jansban? To nie będzie dobry skok. To nie będzie skok po prowadzeniu ani po podium. To będzie na 23 miejsce dopiero skok Jana Zbana. Tylko 79 metrów, tragedia. No to Demateuszek, miejsce drugie. Czy będzie szedł po prowadzenie Demateuszek? Oczywiście, że tak! 83,5 metra. No i jest samodzielnym liderem. Czas na Patryka Wójtowicza. Czy on wytrzyma tą presję i skoczy to? No, obawiam się, że nie. Czy będzie podium? Będzie drugie miejsce. Wysokie oceny, 82 metry. I wskakuje na drugi stopień podium tylko za Demateuszkiem. Dzisiaj Patryk Wójtowicz, który zajmuje drugie miejsce. Demateuszek wygrywa. Trzecie miejsce, czas zacząć zabawę. Czwarty Kacperito, piąty ex aequo FC Rider City i Libertarian. Na siódmym miejscu Zdzichów Jadro, ósmy Babusan, dziewiąty ex aequo Dracula Nietoperek i Pan Lopez. Tak się przedstawia to w pierwszej dziesiątce. Na szarym końcu trzy ostatnie miejsca to Fisek, Better Player i Victo, moi drodzy. Czas spojrzeć na klasyfikację generalną Pucharu Świata Widzów. No, przedstawia się ona następująco, moi drodzy. Na prowadzeniu oczywiście Libertarian. No i znowu powiększa swoją przewagę. Patryk Wójtowicz troszkę go podgonił, ale Libertarian prowadzi 446 punktów. Na drugim miejscu Patryk Wójtowicz 399. Dalej Agnes ma 380 punktów. Pan Lopez 359, Zwoleński Huligan 346, Limocy z Połapkiem spadli na szóste miejsce 344, Filip Kasprzyk na miejscu ósmym 319, Anti Avanti 9 313, no i dziesiątkę zamyka ich Siuda Killer i 62 ma 312 punktów w tym momencie, więc tak to się przedstawia. Jak to na dole wygląda? No trzy ostatnie miejsca to jest Hetman, a co cię to obchodzi? I Petitek 20. Jeden tutaj tak naprawdę Kacperito podskoczył nam na 59 miejsce, no bo 62 punkty tutaj ma, więc brawo. No i zobaczymy, co się będzie działo w kolejnym konkursie. Jeszcze muszę ziewnąć na sam koniec odcinka, żeby było ciekawiej. Ale moi drodzy, ja dziękuję wam za uwagę w tym momencie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. No i słyszymy się za tydzień w kolejnym konkursie. Tym razem będzie to 18 zawody, więc zbliżamy się do 20, coraz bliżej. Więc trzymajcie się, na razie, pa pa, no i hej!